Witam z tej, cześć, tam znasz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Minecraft PlayStation 4. I tutaj jestem ja, jak widzicie mnie, jestem na naszym statku, tutaj na samej szalupie. I tak, jak możecie zauważyć, nie było odcinka ostatnio. I tylko Wam powiem, że bardzo, bardzo dużo po prostu wydarzyło w trakcie tych paru odcinków. Dobra, ja się przemknę na to. I tak, od samego już zejścia mojej kamery w dół, już zobaczycie zmianę. Nie ma jednego żagla jeszcze zbanego, ale tym się zajmiemy może dzisiaj, albo później, albo nie wiem. Tak czy siak, ważne jest to, że przyniosłem te nasze wszystkie owce, właściwie to zebrałem. I tu mamy i owce, i świnki, i krówki, i nawet mamy te, jak one się nazywają, kury. I już nie możemy ich mieć więcej, bo serwer, bo nasz świat nie wytrzyma. Ale jak widzicie, jest ich tam naprawdę bardzo dużo. Co zaraz zobaczycie, jeszcze inne rzeczy. Na statku tutaj, jak teraz widzicie, dużo się nie zmieniło, chociaż uważam, sobie zobaczę już różnicę. Jedna bardzo irytująca rzecz. Tak, tutaj mamy to wszystko. Trochę wyglądało wszystko tak, jak już wyglądało. Mamy dosyć dużo surowców. Mamy bardzo dużo czerwonego kamienia, bo bardzo dużo kopałem w trakcie tych odcinków. Ja wam na początku pokażę progres, jaki był tutaj pomiędzy tymi odcinkami. Jak widzicie tutaj, mamy bardzo duży slime'ów, kuli. Mamy nawet perłę kresu, tam mam jakiegoś glitcha pewnie, bo jeszcze nie walczyłem nigdy. Jak widzicie, mamy bardzo dużo wełny. Co nie zmienia faktu, że dzisiaj się zajmiemy budową właśnie z wełną związanego. Nie farmy. Takiej automatycznej farmy właśnie wełny, różnych kolorów, bo się nam to przyda. Chociaż zielone dopiero dzisiaj stworzyłem. Ale by nam to się na pewno przydało, jak widzicie tutaj. To my inne jakieś tam surowce, jakieś tam kopania. Więcej surowców to jest na dole. Tutaj mamy bardzo dużo marchewek. Ale nawet zapomniałem o nich, że to jest. Tak dużo mamy marchewek, że właśnie mamy już ponad stack szmaragdów od villagerów. I muszę mieć 28 poziom, aby sobie zenchantować na nowo. No tutaj pewną rzecz. Dobra, no i tak, tutaj jest ogólnie dobrze. Tutaj jest rzuciłem drugą mapkę. Nie wiem, czy to się łączy ze sobą. Ale z tego, co mi się wydaje, to powinno się łączyć. Więc dobra, tak czy siak. Tutaj na zewnątrz by dużo się nie zmieniło. Dobra, za chwilę tam popłyniemy sobie. Zejdźmy na razie pod ziemię, bo tam się dużo wydarzyło. To tak, zaczynając, albo nie, poczekajcie. W sumie coś w tym jest. A, najpierw popłyniemy sobie do villagerów, bo tam i tak dzisiaj będziemy tylko teraz jeden raz. I tam nie będziemy kręcić. Dobrą mam do was wiadomość. Nasza farma villagerów działa, ale trzeba było jedną rzecz zmienić. Ja mamy dwóch villagerów nowych, co prawda jeden nam zniknął. Ten co był tutaj wieży, ale chyba nie powinno być aż tak źle. I mamy też dużo trójzębów. Przy okazji tam pozapałem. No i tak, w ogóle pod sam koniec odcinka ostatniego, jak skończyłem odcinek, wydarzyła się jedna smutna rzecz. Tutaj wybuchnąłem. Tu wybuchnął mi creeper i to wszystko zostało wstrzone. Tutaj były wszystkie nasze owieczki. No niestety, jak to się mówi, życie to na raj. Ale na szczęście udało mi się całkiem dobrze tutaj zenchantować wszystko z powrotem. Mamy wszystko diamentowe, no poza tutaj tym. A mamy tak, powolne opadanie i ochrona. Ochrona przed pociskami, niezniszczalność, niezniszczalność, ochrona. Ochrona podwodna, wydajność, więc trochę tego mamy. Tu mamy, proszę bardzo, wydajność dwójka. Wydajność trójka, niezniszczalność trójka i szczęście jeden. Szczęście się bardzo przydaje, na przykład przy diamentach. O właśnie, o wilku mowa. To ma niezniszczalność i tutaj na razie jeszcze nic, bo nie miałem aż tyle leveli, bo ja głównie czekam na levela, aby się ulepszyły. I tak, przejdziemy sobie to, bo to jest najbardziej potrzebna rzecz oczywiście naszej tutaj dzisiejszej farmy, którą będziemy budować. Ale jeszcze jedną rzecz zrobimy, która też się na pewno bardzo mi się przyda, bo bardzo już na nią czekam, bo jak możecie domyślać się, trochę grałem w Minecrafta. Chociaż to nie jest oczywiste, tylko wam tak powiem, że będziemy zawsze grać Minecrafta na PS4, prawdopodobnie później się przerzucimy na wersję na PC. Ale to jak wyjdzie nowa aktualizacja, jeśli już nawet. Jak widzicie, dookoła jest magma. Wiecie czemu? Ponieważ jak ja wchodzę tutaj, to pomijając to, że tutaj lasa, masa tych fantomów i tak dalej, jak ja tutaj sobie patrzę, żeby oni tutaj się, no wiecie, co? To tutaj jest pełno wszystkich zębiaków z trójzębami i tak dalej. I oni idą, idą i tutaj giną. I dzięki temu mogę dostawać jakieś rzeczy. Tak, tutaj z tymi gośćmi można tutaj dawać. Właśnie jeszcze automatyczną farmę w tych naszych marchewek będzie też zrobić. Jak widzicie, nie ma drzwi. Bo drzwi mogą być tylko i wyłącznie w tej farmie. Przez to była zepsuta trochę. Ale teraz możemy sobie tak spokojnie wchodzić, więc nie jest źle. Prześpijmy się, bo za chwilę będzie problem. Jakiś creeper nam tu wybuchnie, będzie jeszcze problem. W tle raczej tego nie słyszycie, sobie słucham Synthetic Radio Down, The Cities. Właśnie, bo to będzie jakiś live'ik chyba jeszcze.
ale dobra, mniejsza z tym. I jak tu sobie zetkniemy, to trochę też przebudowałem. Mamy dwóch villagerów, jednego frajera i drugiego takiego od pasterza od wełny. Nie ma najlepszych tradeów, ale jak będziemy mieli, wiecie, już tamto tak trochę lepiej zrobione, to na pewno to będzie dobre jakieś rozwiązanie, jeżeli już będzie więcej rzeczy. No i to właściwie jest tak tyle, ale ja tutaj nie przyszedłem bez powodu. Ponieważ jak teraz będziemy szli, po pierwsze, możecie zobaczyć jeszcze raz te żagle. No chyba dużo nie zmieniałem przy nich, z tego co mi się wydaje, pomiędzy odcinkami. Ale nasz statek faktycznie już nie jest, siedzi w ogóle na lądzie. Wręcz przeciwnie. Jak zaraz na to się załaduje i zobaczycie, on jest tu naprawdę całkowicie, zmieniłem tutaj wygląd tego wszystkiego. Dodałem nawet jednego koralowca. Mamy tu jakieś oświetlenie i jak widzicie, tu jest tego masa. Czekajcie, wypójmy sobie, bo za chwilę się udusimy. Tutaj przekopałem trochę bardziej ten, jeszcze to, też jeszcze do przerobienia. Tutaj trochę wodorostów też dałem, żeby było trochę zielonego. Jak widzicie, tutaj trochę tego jest. I tutaj mamy nasze miejsce do enchantów z okienkiem na górę. Taki żółty ten szkiełko, stwierdziłem, że może całkiem fajnie tutaj wyglądać. Więc proszę bardzo, mamy coś takiego. Tutaj będzie nasze miejsce ze wszystkimi naszymi rzeczami, póki co tu już zaczynam przechowywać, bo na górze mi się nie mieści. Tu będzie gdzieś ta nasza farma owiec, w sensie wełny, trochę przesunięta. I tutaj różne rzeczy. No i tak, jak widzicie, mamy dosyć dużą bibliotekę. Ja tam parę tych biblioteczek stworzyłem, głównie Silk Toucha, bo tu mamy właśnie Silk Toucha, czyli... Nie, Silk Toucha mamy tutaj, poczekajcie. O, właśnie, tu on czeka, bo... Jak teraz wam pokażę. Bo tutaj, aby wejść na kolejny poziom, tego nie mamy. A wydajność czwórka, nie wiem jak wy, ale mnie bardzo zainteresuje. No dobrze, ale tak czy siak. Chodzi mi o to, że teraz to ma, ma delikatny dotyk, czyli Silk Touch, i niezniszczalność i wydajność 3. No i to jest bardzo dobre i teraz właśnie czekam, aby to zupgrade'ować, bo nie mogę dalej kopać. No i jak widzicie, mam trochę tutaj zębów, trochę ich tutaj pozabijałem. Bardzo dobrze, bo będzie się nam na pewno przydać przy tym moim. Lazaryt trochę kupiony, trochę wydobyty. No i jakieś tam różne inne rzeczy, które się poznajdowało w trakcie czasu. Dobra, no i tak, i zejdziemy sobie jeszcze na dół. Tutaj nie wiem, czy to wam pokazywałem, a tu jest ta winda z magmy. I potem musimy pójść do Netheru, abym stworzył windę w drugą stronę do góry. Bo potrzebujemy piaska dusz, Stolson tak zwany. No i tak, zaczniemy sobie za chwilę od tego. Od tego, że właśnie mam tutaj trochę rudy żelaz... rudy diamentów. Diamentów trochę mam. Jak widzicie, mamy bardzo dużo obsybianu. To dlatego, że tutaj jest bardzo dużo lawy i dzięki temu trochę tego mam tutaj. Poczekajcie, ile to jest... No, nieważne, weźmy sobie na razie wszystko. I tutaj są pełne, naprawdę te wszystkie są pełne, no prawie pełne. Jak widzicie, mamy magmy, mamy dosyć dużo. I tutaj, i bardzo jest dużo tych slime'ów. Proszę bardzo, jak widzicie, tu jest kolejny. Bardzo lubię się tutaj respawnić, tu jest chyba jakiś chunk slime'owy, bo nie wiem. Naprawdę się zastanawiam ostatnio, co tu tak właściwie jest. O co tu tak właściwie biega? Zróć ten. No, proszę bardzo. I mamy sobie slime. O, nawet jakiś był niezły. No, ja lubię akurat zabijać slime z prostych powodów, bo zdają trochę leveli. Nie jest aż tak dużo, ale... No. I jak widzicie, jest tu naprawdę całkiem duży przedział wykopany. A to tylko w trakcie tej jednej przerwy. Dobrze, co tu dużo mówić. Przejdźmy sobie do tego. I zaraz sobie stworzymy gdzieś tam portal do Netheru, właśnie chyba nawet na górze. Bo nie wiem, czy jest sens go tutaj aż tak na dole tworzyć. Nie, bo on się później gdzieś tam na Netherze ustawi, to lepiej nie. Dobra, to lecimy. To było już chyba inne wideo. Zobaczycie, zobaczymy ile będziemy mieli więcej. Na pewno powinniśmy mieć trochę tego więcej. Już widzę, że jest więcej. Bo tu jest nasze szczęście. A szczęście działa w ten sposób, że... To jest fortune, to się nazywa w angielskim. I mamy 28. Chyba mieliśmy coś około 20. To nie jest aż tak źle, znaczy nie jest aż tak dobrze. Bo to jest Fortune 1. A żeby było najlepiej, to oczywiście wszyscy wiemy, musi być trójka chyba, z tego co pamiętam, największa jest. I w ogóle nie wiem czemu delikatny dotyk, Silk Touch, może mieć poziomy, to tego nie wiem. Ale to sądzę, że się z wami dowiem. No, wejdźmy sobie na górę. Zostawmy te diamenty. Diamenty należy tutaj wszystkie przechowuję. Jak widzicie, mamy już 42 diamenty, to jest naprawdę całkiem nieźle. Zjedzmy to sobie i weźmy sobie tak, jedną sztabkę żelaza, może to się robi tak, ciach, i do rozpalenia. I teraz tak, gdzie mogę mieć jakiś kamień? Oj, o, jest kamień, w sensie, co, jak to się nazywa? Krzemień,
Okej, okay, dobra, nieważne. I stąd sobie stworzymy. O, to trzeba za krzesiwo. Krzesiwo można zapalać, ale niekoniecznie na drewnie, bo drewno by się po prostu spaliło. I jak mamy to, to możemy sobie teraz pójść. Tutaj sobie zostawmy rzeczy mniej potrzebne. Przyjmę nawet kulę slajmu. Myślałem, że więcej będzie. Dobra, tak czy siak, slajmy sobie zostawiamy tutaj na razie. Tu jest ogólnie zrobił się już bałagan, bo nie było miejsca ostatnio. Więc dobra. No i tak, mamy trochę zbroi. Zostawimy sobie trochę tych rzeczy. Jak nie, no tu weźmiemy ze sobą. Żeby nie stracić tego, gdzie by to stworzyć? Może portal na razie sobie stwórzmy tutaj. Taki mam pomysł, że tutaj będzie na razie dobry. Z tego co wiem, trzeba jakoś tam go później robić coś, żeby tutaj nie było, jakieś tam nie wychodziły potwory z niego. Ale na razie sobie go tutaj zostawimy. Zrobimy takiego zwykłego, dobra? Nie, to proszę bardzo. Zwykły, no 3 na 3, tak? Bo portale można tworzyć różnych rozmiarów, tego nie wiedziałem akurat. Ale skoro można, to czemu by nie? Dobra, no i tak, zostawmy sobie tutaj jakieś moje. To możemy sobie zostawić. To jest nam kompletnie tam do niczego potrzebne, no i chyba tyle musimy wziąć. Dobra, co tu dużo mówić? Mamy portal do Netheru, możemy wchodzić. Nasza pierwsza wycieczka. Okej. Okay. No po polsku to się nazywa otchłań, ale tak czy siak. Ładowanie. Dobra, weszliśmy. Okej. Dobra, zdespawniliśmy się w jakimś ciekawym naprawdę miejscu. Warto byłoby je zapamiętać. I pełno tu lawy, kurde. Dobrze, dobra, jest glowstone, to jest dobre. Widać, że dopiero się renderuje ten świat, bo zobaczcie, dopiero lawa zaczyna schodzić w dół. I widzę, że mamy tutaj już pewne miejsce. Bardzo dobrze. Mamy tutaj twierdzę. I to wydaje mi się, że jest bardzo dobre. Tylko niestety nie widzę mojego piaska dusz, po który tu przyszliśmy. No ma tak czy siak. Musimy na pewno jakiś kwadrat wziąć ze sobą. Pytanie, bym powiedział, że by się przydało. No i tak. Nie wiem jak wy, ale ja bym sobie przeszedł na tą drugą stronę, bo tam widzę, że jest trochę tych rzeczy. I przy okazji się rozejrzymy, więc dobra. Chodźmy sobie. Wziąłem trochę przymało tych bloków, dobra. Najwyżej się będę musiał wrócić, tak? Bo musimy też sobie zaznaczyć jakąś drogę, poczekaj. Jak tutaj później wrócić, bo to jest najgorsze, jak tutaj się gdzieś zgubimy, to później będzie problem z wielkim powrotem. Dobra. To tak, tutaj wydaje mi się. O, dokładnie. Jest to, czego potrzebuję. Pochodnie można stawiać tutaj, ale one tutaj inaczej działają. I warto też, żeby nie zadzierać z pigmenami, to też by się przydało. Dobra, mamy trochę kworcu. Weźmy sobie trochę tego. Ciach, 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 ciach. I chyba nie pozostaje mi nic innego. Jak sądzę, wy też jesteście za. To tak, po pierwsze, to byśmy zamknęli źródło lawy, bo mnie w ogóle nie interesuje tutaj. Ale mamy twierdzę. Ja bym do niej poszedł. Nie wiem jak wy, ale ja naprawdę mnie kusi do niej wejść, zobaczyć co tam jest w środku, w niej. Więc chodźmy. Ogólnie odchłani to jest strasznie zawsze ciemno w Netherze tak zwanym. Więc. Nie, poczekaj. Tutaj będziemy sobie robić okienka, tak, żebym widział co się dzieje. Oczywiście, żeby fajnie, żeby nie było gastów. Bo z nimi lepiej nie zadzierać. Wiecie, mam nadzieję, co to są gasty. Gasty to są te takie magiczne, latające coś, co dają fajne rzeczy, ale są mniej fajne, jak do ciebie podlatują i od ciebie coś chcą. Okej, okay, dobra. Takie co? To jest taki mały ten słup? Okej, okay, poczekaj. Rzućmy krzesiwo. To dawaj to tu i tutaj do góry idziemy. Tak, widzę, że trochę cienki ten słup, bym powiedział wręcz. Okej, tutaj wejdziemy? A tu wejdziemy jeszcze. To dawaj tu. Tu i tutaj schodki do góry. Normalnie sobie robimy schodki. W sumie mogliśmy wziąć ze sobą crafting table, to byśmy zrobili prawdziwe schodki, a nie coś takiego. Dobra, z tego co mi się wydaje dokładnie, jesteśmy już na końcu. I teraz tutaj zawracamy. Boże, jak wysoko to jest! A później będę musiał tak tutaj szybko spadać w dół. Nie podoba mi się to. To mi się kompletnie nie podoba. Dobra, teraz możemy pójść 3 bloki do góry. I mamy end. A nie. Możemy pójść 2 bloki. O, tak czy siak. Gdzie to jest? Bo ja widzę, że my naprawdę dosyć wysoko idziemy do góry. Co jest dobre i niedobre zarazem. A chciałbym się jeszcze czymś innym dzisiaj zająć. Żeby nie było, tak?
Chciałem się zająć nawet naprawdę farmą dzisiaj. Najwyżej trochę będzie dłuższy odcinek. Ja to mówię tak zawsze, najwyżej będzie trochę dłuższy odcinek. Dobra, no i mamy problem z tym. A, na szczęście. Wziąłem sobie trochę węgla. Okej, to znaczy, że jesteśmy już wysoko i że się zbliżamy do celu naszej podróży. Czyli gdzieś już tutaj, tuż nad nami. Okej. Dobra, widzę tam takiego pana mojego, który raczej nic nie jest miły. Siema. O kurcze. Wypad, wypad, gin. Schnięty? Co? Co to jest? Nie wiem, nie podoba mi się. Ja mi się kompletnie nie podoba, ale dobra. Ale wyszliśmy do twierdzy. Nie, w teorii. Dobra, chodźmy, chodźmy tu na górę. Okej. Jest tu ciemno, no ale to tak zawsze tutaj jest. Dajmy sobie jakiegoś kapta, i bym wiedział, co jest, kurde. Kolejny! Ile ich tutaj jest? Rzeszty. Dobra, poczekajcie, oświetlmy to sobie. Na początku to sobie oświetlmy. Okej, tu jest koniec. Dobrze, dobrze wiedzieć. Jak tutaj zginiemy, to nie będę zadowolony. Tu chciałem sobie dać, że tutaj jest nasz koniec. Mamy trójząb, więc teoretycznie trójząb jest silniejszy niż reszta, ale okej. To jest. Nie wiem, co to jest tak właściwie. Nigdy z tym nie grałem. Dajcie, widziałem. O, jesteś, no. Co to jest? Pytanie z punktów, co to tak właściwie jest? Mamy tutaj ząb. O kurde, to jest jak slime. To jest kostka magmy. Okej, dobra. Czyli pewnie parzy. Wypad. Dobra, i co to nam dało? To dało nam coś ciekawego. To jest magmowy krem. Okej. To w mixtu tak się wykorzystuje, to ja wiem. Dobra, idziemy dalej. Aha. Dobra. Okej, niedobrze, to zgałęzienie. Czy to zgałęzienie zawsze jest niedobrze, bo można pójść w zbyt dużo kierunkach. A, tu jest jakieś wyjście na górę. Trzeba zapamiętać. Tutaj jeszcze więcej rozgałęzień. Tu jest do góry. O kurnie! Dobra. Tam jest kolejny. No, to tak. Pierwsze zaznaczmy sobie, że tutaj jest dojście do domu. No, mniej więcej. Mogę deskę jeszcze jedną zostawić. Może to bardziej zapamiętam. Ale tu widzi. Nie, won! Wiecie, co to jest? Nie wiem, jak to po polsku się nazywa. To jest takie coś magiczne, co was zabija. Gdzie on jest? Nie, wróć, trójząb, wróć! Chwila. Co on nie wraca? Jest, dobra. O kur, jest, dobra. Świecił się. Więc to znaczy, że nas zobaczył. Poczekajcie, ja bym go bardzo chciał zabić, tak? Żeby nie było. Bo jak go zabijemy, dostaniemy coś magicznego, co nam się przyda później do dobrych rzeczy. Jest zabity. Mamy go. Mamy go, mamy. O, dokładnie. O tym mówiłem. O kur! Kolejny! Won! To jest płomienna różdżka, dzięki której możemy stworzyć bardzo ciekawe rzeczy. Ale widzę, że tu jest nie za przyjemnie. Dobra, może pójdźmy na górę. Taki jeszcze wiem, gdzie jest tam. Chodźmy na górę. Okej. Piasek dusz chciałem tylko znaleźć, tak? Czy to takie trudne? A tu jest płot, palec. To może mi się przydać, co nie? To akurat tak, no to dzisiaj była podróż do Netheru, tak? Dzisiejszy odcinek. Zobaczę na czas później i pomyślimy. Najwyżej Nerajwy stworzy tą część. Najwyżej tak. Ogólnie będą teraz live z Minecrafta, jeżeli mi się. Dobra, tak mamy kwarcu. I gdzie jest, kurde, piasek dusz? No nie. Ostatnio tutaj chcę to gdzieś spaść do lawy. A to jest akurat bardzo łatwe tutaj. Dobra, tak, widzę, że będzie ciężko. Ale ja tu sobie zróbmy wyjście. Chyba nie widziałem jeszcze żadnych pigmenów, co też nie jest najlepsze. Tu widzę dalszą część twierdzy. Tu jest dużo tej twierdzy. Tu jest naprawdę bardzo dużo tej twierdzy. Trafiliśmy w jakieś niezłe miejsce z tą twierdzą. O nie, gast. Dobra. Z gastem nie gadam, wiadomo czemu. Chyba wiecie czemu. Nie mam zbytnie jak walczyć jeszcze.
Nie mam ani zbroi, ani żadnej innej rzeczy. Więc no to trudno. To poczekajcie, pójdźmy sobie jeszcze kawałek w tą stronę. Okej, okay, dobra, zgałęzienie. A tu jest ta lawa, co widzieliśmy. Tutaj jest gdzieś jeszcze jakaś inna podróż. Okej, okay, się nam skończyło już to. Dobra, ostatnie pochodnie. Aha, nie możemy już nawet stworzyć więcej pochodni. Kurczę, no ale bym chciał. Czy on teraz jest jakoś strasznie trudny do znalezienia, czy co? No bo musimy wracać niestety. No ma i tam jeszcze jest nasz wróg. No ma i musimy do niego dojść. No chyba po moim trupie. Won? Tak, bo one się jeszcze zapalają, jak cię widzą, więc przynajmniej tyle. I cię zabijają. Dobra, mamy lekkie oświetlenie, więc mniej więcej możemy wiedzieć, gdzie jesteśmy, tak? I gdzie jest nasz portal. Portal jest na dole, żeby było jeszcze fajniej. Już zapomniałem o tym. Więc no cóż. No cóż. Dobra, ja się przygotuję i zaraz do was wrócę, jak tam jakieś rzeczy znajdę. Dobra, dobra. Wracamy po krótkiej przerwie. Idziemy, idziemy, idziemy w dół. A tutaj... No, mamy nowe takie miejsce, taki pseudo hub już tutaj w Nderze. No powiem tak, nie sposób go przeoczyć. Mamy tutaj już trochę pigmenów, też się posponowali. Mamy tutaj taką piękną kładkę. I tutaj najważniejsze rzeczy, czyli oczywiście crafting table. Jakieś awaryjne rzeczy, tutaj też zostawiłem rzeczy, które mam. I niestety nie wiem, co się stało z tym portalem, ale mnie przenosi w inne miejsce niż stamtąd, gdzie wchodzimy. Tworzy nowy portal zawsze i gdzieś indziej. No i jak widzicie, tutaj mamy wyjście na dach, jakby coś, jakbyśmy chcieli tutaj pójść w inne miejsca i będziemy szukać tutaj z tego piasku dusz, bo jednak on jest tutaj dla mnie bardzo, 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 bardzo ważny. Więc dużo mówić, ja się wybieram w podróż, a wy będziecie mieli tutaj jakiegoś tam timelapse'a wam dam, czy coś, bo raczej wątpię, żebym... Nie no, przecież tu jest tyle tego, nie no. Nie, dobra, lepiej szukać niż nic nie robić, co nie? A do tych naszych owiec to jeszcze pójdziemy dzisiaj. Najwyżej ci przygotujemy po prostu tylko miejsce, a na live wszystko zbudujemy. Kto wie, jak to będzie, nikt tego jeszcze nie wie. Dobra, to idziemy, idziemy, co tu dużo mówić. Idziemy, idziemy. O, poczekajcie, bo ja już go widzę. Tak, tylko nie chciałbym tutaj koniecznie spaść. To by mi najmniej się spodobało. Ale z tego, co ja widzę, tutaj jest piasek dusz i tam dalej. Tylko trzeba do czegoś tam się dostać. Tam się dostanę, zbiorę to trochę i wracamy stąd, bo tutaj to tak jest bardzo przytulnie. Dobrze, no i lecimy dalej.
Jak widzicie, jesteśmy w zupełnie innym miejscu i tutaj ja cały czas te portale rozwalam. Nie wiem, czy to ma cokolwiek sens. Możecie mi napisać w komentarzach, co powinienem teoretycznie zrobić, aby tutaj to naprawić. Jak widzicie, trochę tych portali już tutaj mam. No i niestety przy żadnym nic nie działa, niż po prostu zrobienie czegoś takiego. Ale dobra, idziemy, 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 wracamy do naszego wspaniałego miejsca, wspaniałego tego... No, mamy też ponad stack piaska dusz, tak jak mówiłem. Trochę kwarcu z otchłani mamy też. I takie tam różne rzeczy ze sobą zabieramy. Więc naprawdę całkiem fajnie. Tylko szkoda, że mnie zawsze za każdym razem wywala w zupełnie inne miejsce właśnie tam. Trzeba będzie sobie zrobić jakąś może kolejkę czy coś, jakiś transport szybki, bo to jest bardzo irytujące, jak muszę cały czas tam... No wiecie, to nie jest to. Dobra. I płyniemy, płyniemy i wpływamy do naszego portu. Dobra, na górę pójdziemy. Nie wiem właściwie po co. Chciałem zjeść to, ale niestety nie mogę zjeść. Co na górę, są jakieś fantomy? Nie ma chyba fantomów nawet. O, to całkiem nieźle. Dobra, weźmy sobie trochę tutaj naszych marchewek, bo one się nam bardzo przydają. I lecimy już sobie z naszą farmą, o której mówiłem już przed chwilą. Tylko jedną rzecz chciałem wam pokazać, bo wy tego nie widzieliście. Ja w międzyczasie, jak byłem tutaj właśnie tutaj, gdzie jesteśmy teraz, to jeszcze jedna rzecz się zmieniła. Zaraz zobaczycie. A, tylko zainstalujemy tą windę i już wam pokazuję, co chodzi. Proszę bardzo, zmieniłem design, tu w ogóle jeziorko jest, które na pewno wykorzystamy. Ale według mnie to dużo lepiej wygląda niż taki po prostu cobblestone. Tutaj mamy takie różne bloki i według mnie to całkiem fajnie. Tu będzie nasz storage, póki co żaden nie automatyczny, po prostu zwykły. Ale jak to się mówi, od czegoś musimy zacząć. A biorąc pod uwagę to, co aktualnie mamy, to na razie nic nie mamy. Dobra, no i teraz tak, muszę wykopać tutaj prostą drogę w dół. I zaraz wracam. Teraz dopiero sobie przypomniałem i to zrobię później, ale na pewno już nie dzisiaj, że zrobiłem to podwójną metodą, tą najgorszą, jaką można zrobić, czyli zbudowałem dwie windy, a wystarczyło zrobić jedno. Ale dobra, tak czy siak, bo wystarczy zrobić jedną i tutaj po prostu trochę redstone'a, który po prostu będzie zmieniać te bloki. Dobra, ale tak czy siak, stawiamy tutaj naszą pierwszą windę i mamy do góry, widzicie? Są w drugą stronę lecą bąbelki. I wchodzimy i lecimy do góry. Proszę bardzo. I właśnie o to mi tu chodziło, żeby mieć to. I jesteśmy na górze. Nawet jak wejdziemy sobie na górę, to jak widzicie, możemy sobie podskakiwać. Hop, hop, hop. Jak na trampolinie. Dobra, ale dość zabawy. Trochę widzę, że zgubiłem wodorostów. Gdzieś tam pewnie po drodze wyleciały. Dobra, tak czy siak, one nie są mi teraz tutaj najważniejsze. Są inne rzeczy ważne. Jak ta farma. Dzisiaj na pewno nie zbudujemy, to wam z góry mówię. Ale przygotujemy chociaż trochę miejsca. Także, dobra, zanim przygotowywanie miejsca i to wszystko,
Możecie zobaczyć sobie, ile mam leveli. Mam 30 leveli, co znaczy, że... Poczekaj. Możemy sobie wziąć lazaryt. I proszę bardzo, ciach, ciach. I czekaj, co? Widziałem coś nowego. Jest na 30 poziomie, to jest. Tam myślałem, że na 28. Dobra, tak czy siak. Bierzemy i mamy delikatny dotyk. Akurat delikatny dotyk tam mam. Wydajność 4. To ja rozumiem. Dobra, no i teraz sobie to naprawmy. W sensie zmontujmy razem. I zobaczmy, co nam tutaj wyskoczy, bo to może być też ciekawe. Wydajecie tak. To jest... Tak, to jest to, co ja miałem przed chwilą. I to jest to. I to będzie... Nie, dobra. Poczekaj. No, to kosztuje dużo. Widzę, że myślałem, że może delikatny dotyk V2 byłby. Ale chyba widzę, że nie da się tego zrobić. No, z tego co mi się wydaje, niezniszczalność, wydajność 4. Niezniszczalność, wydajność 4. To weźmy sobie tą wersję tańszą, czyli za 17. Dobra. I proszę bardzo, mamy taki tu wielki, potężny nasz piękny kill-off. No, nasz pickaxe. Dobra, no i co tu dużo mówić, ja się zajmuję teraz tutaj tym zmienieniem. Jedną rzecz, jaką jeszcze właściwie trzeba było zrobić wcześniej. Ale dobra, teraz na nether będę też chodzić, pewnie częściej kopać, bo tam dużo leveli widziałem, że można zdobyć. Oczywiście, nie to, że nie wiedziałem tego, tak, ale... Ale no cóż. Dobra, czekaj, bo musimy w ogóle łopatę też zrobić. Ale łopata to łopata to łopata, tak? Łopatą akurat aż tak bardzo się nie przejmuje. Jeżeli chodzi... Aha, widzę, że tutaj był... Tutaj jest za dużo tego po prostu teraz i to tak wchodzi tutaj powoli. Okej? Okay. No, no widzę... No rzeczywiście. Nie ma to, gdzie by to was tutaj wrzucić? Nie, wrzućmy was po prostu do tej głównej skrzyni. No, proszę bardzo, macie. Tak, tak, bo tutaj też się tak wchodzi i zapycha. Dobra, ale nie innego. Nie mamy, widzę, żadnych tych. To trzeba stworzyć to i to. I z tego trzeba zrobić łopata. Dobra, i zejdźmy na dół. I już zajmujemy tym, co chciałem się zająć. No niestety, zrobimy to, dokończymy w kolejnym odcinku, tak? Bo nie chcę też jakoś strasznie robić tych długich odcinków. I tak nad tym odcinkiem dzisiejszym siedzę już sporo godzin. Dobra, wydajność dwójka z nawiasem i delikatny dotyk, kurczę. No, na tym byłby na pewno bardzo fajny, delikatny dotyk, tak? To jest chyba wiadome. Mamy jakieś książki? Mamy dwie książki. To poczekaj, możemy w sumie wrzucić książkę. Okej, okay, wrzuć książkę. Co na książkę jest? Wydajność, wydajność. Na książkę jest jeszcze gorzej niż na to, ale dobra. Dawaj. Wydajność po prostu, dobra. Wrzućmy jeszcze raz łopatę, zobaczmy, czy teraz może jakiś silk touch byłby. Aha. Wydajność 1... Co? Chyba was coś podypało. Tutaj to coś już kompletnie jest nie tak. Podwodna wydajność, niezniszczalność. Dobra, daj tam niezniszczalność. Dokładnie. I teraz może coś ciekawego? Wydajność, wydajność, wydajność. Dobra, wydajność, trudno. Trudno. Może po prostu będziemy mieli jeszcze jedną, jeszcze większą wydajność. No, wejdźmy sobie na górę, zobaczymy co nam, jakie enchanty nam tutaj wejdą. Czekaj, ciach, 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 dwójka, wydajność dwójka. Nie, żeby była trójka, to byśmy musieli dużo zapłacić. Dobra, wydajność dwójka i tak jest całkowicie dobrze, bo i tak jest nieźle. Dobra, to ja się zajmuję tutaj teraz tym robienie dosyć dużej dziurki. I tu będzie oczywiście szyba na górze, żeby nie było. Dobrze, no i jesteśmy tutaj nad tą dziurą. Jeżeli dobrze niczego tam nie pomadałem, ale znaczy tak, na pewno ten chod, ta dziura się zmniejszy, trochę powiększy, trochę w innych będzie do zmianach. Bo nie pamiętam dokładnie jak to będzie wyglądać, tak? Bo ja to już budowałem dosyć dawno, będę musiał sobie przypomnieć. I to wszystko, znaczy wszystkie zwierzaczki, bo tak, bo na przykład, bo tu mamy jeszcze świnki i mumu, w sensie krowy. No i krowy też będą przenoszone w innych miejscach, co prawda będą. Owce będą tylko tutaj, natomiast pozostałych ich trochę po prostu przenosimy. I po co nam tutaj trawa? Trawa jest potrzebna, aby owce po prostu odrosła wełna. Tak działa przynajmniej na PlayStation, z tego co pamiętam, więc dlatego tutaj jest zielono. Trochę tam posadziłem tego, no i co tu dużo mówić. Dziś kończymy, o widzicie, to jest właśnie to co. Będę musiał to nad tym się zastanowić.
Mam nadzieję, że Ci się podobał. Nad tym się zajmiemy w kolejnym odcinku lub na live. Jeżeli tak, możecie zostać łapkę. Jeżeli jesteście na moim kanale, subskrybuj ten dziwny dzwoneczek. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Co dużo mówić. Cześć!